Stawia nie ciekawa na moich sprawa. Chłopak. Kogo to widzą oczy Zygiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Może jakieś szczegóły? Tylko wtedy, jak się zdecydujesz, przyjacielu. Na razie musi ci wystarczyć obietnica sławy i pieniędzy. Bez mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po karczmach. Więc jak? Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i niejedno zobaczy. Się, czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie pożałujesz. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się mężczyzną, a zwykły zawadiaka mistrzem. Tam, gdzie pachnie krwią, a potem i orenami. Biedni zawsze. Stać! Nie poznajesz Zygiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi? Wygląda na niebezpiecznego. Zygi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zygi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Iago! Patrzcie, patrzcie! Zygi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zygi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zygim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy? Nie daj mu się! Wryja go! Dobij skurwysyna! Nie daj mu się! Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! Dobij skurwysyna! Wryja go! Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest Sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać do tego kutasa. Dobij skurwysyna! Wryja go! Skurwysyna! Nie daj mu! Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Dobij skurwysyna! Nie daj mu się! Wryja go! Płać. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędosz je w moim imieniu. Mówię mu, biorę mieszek, albo biorę mieszek i życie. Masz pozdrowienie od komendanta Loredo, śmieciu. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nimi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. To jego szukają! Brać go, chłopcy! Widoczków się zachciało, co? Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci 100. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wyzimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na Żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. To ty jesteś Dymitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trola. Zabić go! Jasnorady do ziemi! Odmieńcu! Bić odmieńcu! Elfa Księżyc! Do ziemi! Nigdy się nie nauczył. Cieszę się, że przyszedłeś. Ja też. Tylko widzisz, jest jeden problem. Mów. Ja naprawdę zwabiłam tych strażników w pułapkę. Wiem. Znalazłem strzały. Właśnie. Wiesz zbyt dużo. A tylko trupy nie zdradzają tajemnic. Oszczędź! Zasługujesz na śmierć. Cóż cię do mnie sprowadza, biały wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele o tobie słyszałem. Właściwie czytałem. W listach od rivijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Książki we Flotsam? To chyba nie jest dochodowy interes, co? He! Przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila de Tancarville, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Nie ludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Iorwetha. Hehe, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie... Sądzę, że zabiły je nekery. Pamiętam Mordli o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Uważaj na siebie. Ja pierniczę. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Dobry jesteś. Masz swoje pieniądze. Słyszałem, że handlujesz pułapkami. Owszem, i nie tylko. Wolałbym coś innego niż pieniądze. Dobrze, wybieraj. Chcę głowę trolicy. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga. Reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk. Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Vejopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Mam prośbę. Usuniesz mi tatuaż? Zrobiłeś sobie tatuaż? Gdzie? Na piersi. Jaki? Pokaż. Gołą babę, a może jakieś credo życiowe? Nie torturuj mnie. To nie ja zrobiłam sobie tatuaż. No dobrze. Jest taka mikstura. Oczyszcza tkankę pod skórą właściwą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. Mam wszystkie składniki. A może jednak chcesz go zostawić? Usuń go. Daj wódki, krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił? Znalazłem głowę twojej żony. Moja baba. Nigdy nie zapomnę. Nagrodę dam, ale pił będę. Dopóki nie dasz łba ludzia mordercy. Daj wódki, krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił? Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało, na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most. Naprawię. Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. To kiedy weźmiecie się za starucha? Jesteś mi winien 200 orenów. Dostaniesz 100. Widzisz, umówiłem się z tobą i z trolem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Nie mam tyle pieniędzy. Poszukaj dobrze. A jak nie znajdę? Wtedy to ja poszukam. Rozbój. Masz, naszli się. Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kajrana. I to wszystko. Triss twierdzi, że Kajran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kajran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej? Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Zoltan powiedział, że zleciłaś mu jakąś robotę. Twój krasnoludzki kolega ma rękę do kamieni. To dzięki niemu mój megaskop działa. Szlif brylantu musi być bardzo precyzyjny, by odpowiednio ogniskował światło. Jesteś przyjaciółką Triss? Przyjaciółką? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kajrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj. Nawet na lądzie będzie cholernie niebezpiecznie. szybciej! Zaraz mi się wyrwie! Udało nam się. Niezła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Trochę mi się oberwało. Słyszałam, że bywałeś w gorszych tarapatach. Ciekawe, czy opowieści o tobie są prawdziwe. Jakie opowieści? Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w opowiadanie legend o tobie, to się mylisz. I co teraz? Muszę pobrać komponenty, póki są świeże. Najchętniej przeniosłabym całe to świństwo do mojej pracowni, żeby pozyskać jak najwięcej składników. Ale szkoda mocy. Za dużo przy tym roboty. Zabiorę tylko... Co wiesz o moich przygodach? Różne rzeczy. Rozumiem. Nie chcesz o tym rozmawiać. Nie mam teraz czasu. Im świeższe składniki, tym wyższa cena. Wybacz. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Weźmy się lepiej do pracy. Majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Zachowuj się, Wiedźminie. Zlecenie wykonane. Kajran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Milcz, kobieto, ty artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z... Nareszcie. Jak tam? Gościna u pana komendanta. Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na niej Ciarana aep Easnillien, prawą rękę Iorwetha? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby króla Wridanka. A w tamtych? A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Bardzo śmieszne. No już, poszli precz! Komendant Loredo przysyła mnie, żebym go uzdrowiła. Ktoś ty? Uzdrowicielka. Nie wierzę, żeby komendant Loredo chciał elfy leczyć. Chodzi o zastępcę Iorwetha. Tym bardziej niech go szlak trafi. Martwy do niczego się nie przyda. Zresztą może dużo wiedzieć. Loredo nie chce, żeby zabrał swoją wiedzę do grobu. Dlatego mnie tu przysłał. Jestem uzdrowicielką. Niech będzie. Tylko nie próbujcie niczego głupiego. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. Obudź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Czuj duch. Ależ go skatowali? Ma 100 złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem akcji. Właśnie. O ty wklinajo! Żadnych zabaw mieczem, zrozumiano? Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Wadgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Iorwetha? Nigdy by mnie nie złapali, gdyby nie zdrada. Gdyby nie my, właśnie konałbyś w męczarniach. Gdyby nie Dwan, nie byłoby mnie tutaj. W oddziale Iorwetha jest Wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy Dwan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną Róże Pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże Pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Iorwetha. I wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Po co temu Dwan śmierć Iorwetha? Wykorzystywał nas od początku. Iorweth przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Czego chce Iorweth? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Iorweth odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Iorwetha. Chciałbym to zobaczyć. Królobójcą jest Leto. Tak. Wiem już wszystko. Co teraz? Iorweth. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Iorweth walczy, bo to umie najlepiej. Jest Enseed. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Iorwetha. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę Jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Geralt, nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivi. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali je, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kermoren, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem wielkiego mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu Róże Pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Iorwetha, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek Róży Pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Iorweth poczeka. Pójdę z tobą. Sam to załatwię. Poczekaj na mnie we Flotsam. Chciałam pomóc. Dam sobie radę. To długo nie potrwa. Popytam miejscowych o elfie ruiny, znajdę róże i wracam. Poczekam. Ja ci kurwa pojęczę. Zmieniłem zdanie. Idziemy razem. Będzie mi bardzo miło. W takim razie w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Patrz, gruźlik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Ty, niunia cała nowa. Jak będzie z tą premią? A robota skończona? Jeszcze nie. No do pracy. Pani dziękuję. Dobrze, że jesteś. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. Iorweth i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. Dobrze, że jesteś. Triss? Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Daj spokój. To tylko jakaś głupia elfia historyjka. Po prostu daj mi te róże. Wcale nie jest głupia, tylko... O tej rzeźbie mówiłem, łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdylu wystarczy. Albo i półtora! Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chorodniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jen! Zabić ich! Nieźle jak na wybyk natury. Uważaj, Triss! Ensid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Co ci chodzi po głowie, Geralt? Nic, przepraszam. Poszukajmy wyjścia. Wszystko w porządku? Tak. Spróbujmy znaleźć wyjście. Jestem pewien, że zwiadowcy z Kojatel słyszeli odgłosy walki. Nie przeoczą wyrwy, przez którą wpadliśmy do jaskini. W pojedynku z ostrożnością nie mam szans. Co mówiłaś? Nic. Poczekaj, Geralt. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Jakie masz plany? Spotkam się z Iorwethem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Iorweth to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren, wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Jak dobrze pójdzie, złapię królobójcę, nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Triss, naprawdę chcesz, żebym siedział przez 2 dni w karczmie i pił z miejscowymi, gdy Leto próbuje przejąć kontrolę nad Skojatel? Nie, ale co potem? Co jeśli Iorweth wyśmieje twoje rewelacje, powie, że Leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać? A więc jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem? Chyba tak, masz rację. Nikomu nic nie jestem winien. Cieszę się, że zauważyłeś. To nie znaczy, że będę siedział bezczynnie. Złapię królobójcę, a ty i tak potrzebujesz czasu. Geralt, proszę, uważaj na siebie. Spotkam się z Zoltanem i pójdziemy do Iorwetha. Przy odrobinie szczęścia schwytam królobójcę, a potem... zajmiemy się własnym życiem. Doskonale. Pogadasz z Roszem? Zastanowię się nad tym.